Dzień dobry, cześć i czołem, witam was. Bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj ze mną jest Lucek. Nie, nie startuj, bo mnie zabijesz! Siemanko, jestem Lucek, startujemy, już nie ma czasu, dawaj. Czekaj, muszę się zrobić miejsce. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj będziemy robili lądowanie na samolocie. Ja jestem panem kotełkiem w małym zielonym samolociku, który będzie chciał się zatankować przy użyciu tytana. Dobrze, robimy tankowanie. Lucek ma darmowe to paliwo i chce mu ukraść. No. Mam darmowe paliwo i ten. A tutaj były jeszcze inne takie pasażerskie samoloty, No, co tam? Zapomniałem. Kurde, nie widzę teraz, gdzie to było. I co tu nie co ma? Ty robisz? No, prezesa chcesz. Aha, czekaj, no dobra, prezesem muszę być też z tobą, nie? No właśnie. Wysłałem ci zaproszenie. Już, czekaj. Nie mam. Ciężko pilotować jednocześnie. Ja wysyłam jako ten, jako król motocyklowy, bo to nieważne, gdzie tam będzie. Dobra, czekaj, mam, okej. O, dobra. Jest. No, próbuj. Czekaj, leć wyżej może. Ja sobie zrobię nawrotkę. Słuchajcie, to będzie bardzo trudne, ponieważ te samoloty lubią wybuchać, kiedy się dotkną. No bardzo, właśnie o to chodzi. Bardzo lubią wybuchać. Dobra. Okej. Wypoziomuj się troszeczkę, jakbyś mógł. Czy dasz radę się zatrzymać? Chyba nie. Nie, jasne, że tak. Tankowanie w powietrzu! Ale ja muszę wysiąść, żeby wiesz, podłączyć się, nie? No właśnie. Ale pewnie zginę, jak tam wysiądę. Na pewno. Ajajajajajajaj, czekaj. Dobra, spokojnie. No dawaj, spokojnie. O! Ale czemu mnie zabiło? Nie wiem, ale ja przeżyłem. Dobra, teraz ja chcę spróbować. To jest ciężkie. To jest bardzo trudne. To jest bardzo, trudne. Gdzie masz jakąś furę? No poczekaj na mnie. Ja chcę z tobą jechać. Czekaj, chwilę. Przez parking drugą stronę. Lecę już, spokojnie już lecę. Ja może na parkingu coś znajdę. Czekaj, jest parking, dobra. Tu są jakieś fury, już widzę fury. Już mam Toyotę. Co ty, na górze jesteś? No. Tak się dziwnie pojawiło. Okej, dobra, ścigamy się. No nie spadałem, ziomeczek. Już mam ten. Aha, no fajnie, a mnie zabiło. Ja wysiadłem po prostu. Mm-hmm. Ty, możemy zrobić kiedyś taką akcję też, że będzie sobie leciał jakiś. No. Jeden samolot będzie leciał i wiesz. Będziemy robić kamikadze. Dobrze, już nie będziemy robić. Zły jesteś, nie poczekałeś na mnie. No. A może śmigłowcem spróbujemy? Śmigłowcem powinno być łatwiej. Śmigłowcem się uda. To ty bierz tytana, ja biorę śmigłowiec. Czekaj, ja wezmę jakieś szybsze auto przede wszystkim, bo wziąłem taki elektryczne. No właśnie ja też. Toyota, to jest Toyota, jak ona się nazywa? Prius. No, o, dokładnie. Już mi się skończyło. Słuchajcie, spróbujemy, bo to jest bardzo trudna misja. Nie, naprawdę, to jest najtrudniejsze zadanie, jakie jakiekolwiek kiedyś się podjąłem, że tak powiem. No bez przesady. Kiedyś się udało. Jak to wyglądało? Jak to ma wyglądać? Bo nie rozumiem. Co? Że lądujesz i wychodzimy z samolotu albo śmigłowca. Czemu to jakaś nie, ja myślę, że śmigłowcem... Nie wiem, jakiś korek się zrobił. Jasne. Myślę, że śmigłowcem będzie dużo lepiej to robić, zwłaszcza cargobobem. Co? Kargo bombem? Wezmę mały śmigłowiec. Mały śmigłowiec, szybki śmigłowiec. Byś mógł ładnie ten. Ja będę starał się lecieć powoli. Bo śmigłowce są zwykle troszeczkę wolniejsze. Więc trzeba będzie uważać. No nie do końca. Buzard nie byłby aż tak dużo wolniejszy. Nie, no właśnie dlatego myślałem o tym małym jakimś. Tylko wiesz, uważaj ze spacjem, nie? Bo spacja lubi strzelać. W przypadku tych małych samolocików. Spokojnie, no, nie gram, znam, ty. Czemu ty ciężarówką jedziesz? Nie było innego, no. Ty, a może anihilator? Fajnie. Kurde, anihilator nie będzie za dobrym. Co to za auto? Nie umie przeskoczyć. Czekaj, ja najpierw zrobię przymiarkę tutaj na ziemi i sprawdzimy, jak poradzi sobie anihilator. Znaczy, jak będzie lądował. On jest no, może duży, akurat. Nie? No, jest może akurat on będzie. Kurczę, on będzie fajnie pasował. Zobaczymy. To jest taki no bez przesady, ale on powinien fajnie się wpasować w tytana, on się tu powinien pojawić. Pojawia się tytan. Wpasujesz się zaraz? Będzie takie ubudu budu. Nie będzie. Myślę, że będzie ok.
Dobra, chyba będziesz musiał wyjechać. O jest, pojawił się tytan. Robimy tu przymiarkę na zewnątrz najpierw. Znaczy na zewnątrz. Dobra, no. ja wezmę ten drugi, bo tego pewnie już. Nie, powiesz. Czekaj, co on taki wielki? Och, kurde. No mówię, ten on jest za duży. No, zdecydowanie. Nie, weź no kurde, mniejszego. Patrz jaki. Mniejszego? No dobrze. Weź małego. Małego? Weź ty, a może przodem bym. No. Nie, no ten to się nie będzie trzymał nie na tym. Nie dasz rady, mówię ci. Chodź kurde, tutaj, dobrze. Zobaczymy. Idę po Nie. Małe ten. Małe zbyt, ma dobrze. Wyniki weź. Ach. Ty się tam wznieś, a ja. Znaczy no, ustawię się, a ja już sobie wezmę śmigłowiec. Będziemy tankować w powietrzu. Dobrze, spróbujemy. Na zmianę Mavericka byśmy próbowali. Mavericka nie ma, ale jestem podobny. Super. Jestem podobny śmigłowiec, nie Maverick. On też będzie dobry. Będzie dobry, dobra. Podobny. A chyba najlepszy byłby Buzzard. No chyba byłby Blizzard. Najlepszy, no. Blizzard. Blizzardem dawaj. Już? Mogę startować? Dobrze. Tak, startuj, no. Poczekaj, jak się ładnie ustawię. Byle nie nad wodą, bo jak spadniemy do wody, to będzie Lipton. Kur, co ty tak szybko? Muszę się wznieść najpierw, poczekaj. No dobrze. Okay, koła schowaj. Chwilę. Nie, ładnie koła schowaj. Dobra, no. Dobra, puściłem nie. W. Puściłem okay. W, czekaj, teraz będę tylko... Doganiam cię. Mhm. Trzymaj się. Się jakoś... O kurde, ja muszę sterować jeszcze tym. Ale to ciężko ogarnąć, bo... Wiesz co, zmienimy kierunek, poczekaj chwilę. Na tam, gdzie jest troszkę płasko bardziej. Uwaga, poczekaj, zmieniam kierunek, poczekaj. Dobra. Trzymaj się. Dobra. Zbliżam się. Okej, jestem. O kurczę, odbija się. Muszę chyba wysiąść, wiesz? Nie, jak wysiądziesz, to wypadniesz. Zrzuci cię, wiesz? Nie utrzymasz się. Ło! Okay. Co to było? Co się stało? Mocne dotknięcie to takie, wiesz, tak zwane. Ale aż tak, on się jakoś wtopił. Bo ja zacząłem dusić w dół. Zacząłem go dusić w dół. I czemu policja mnie goni? Za co? Ja wierdziłem. Jak to teraz? Jadę po ciebie, już się zaraz wezmę. Spokojnie, już jadę, jestem blisko. Dobrze, bo już chciałem pożyczyć samochód nowy. Nie no pożyczaj. Kurde. Jakby to zrobić? Ty, a może ja spróbować? Nie, mam takie wersje. Samochód chyba się nie trzyma. Nie będzie się trzymał, nie? Co, samochód się będzie trzymał? Co sąd? Nie, samochód na tytanie chyba nie będzie się trzymał. Nie, czy raczej będzie? Nie. Raczej może być ciężko. Motocykl się trzymał, opresor się trzymał. Pamiętasz, tak. Robiliśmy kiedyś? Pamiętam. Opresor... Tam z skrzydełkami był, ale się trzymał. BWP? Nie. A czołg? Co? Czołg na tytana chcesz rzucić? Kargobobem czołg na tytana i... On się powinien mocno trzymać na tym tytanie. O kurde, to za policja. On się powinien mocno trzymać. Ja zamówię czołg może. A czekaj, dobrze. Kurde, to będzie ciężko zorganizować strasznie. Nie, cargo bo powinien być na lotnisku. Dobrze, to ty jedź po tego, po czołga. Ja się zawiozę na razie na tego jeszcze, muszę zamówić czołga, czekaj. Pod jakiś samochód Pegasus. Mnie tutaj podrzuć. A ja sobie wezmę cargo, bo powinien być na lotnisku, on się zawsze tu gdzieś spawuje. Może być radiowóz? Poczekaj. Tutaj, o tutaj, Sabre, ach, cholera, dobra. Dobra, chwilę, poczekaj. Coś znajdę, no. Pyk. Bo to... A może będzie od razu cargo bob i polecimy. Na szczęście mnie nie. Nie, wszystko w porządku. Cargo bob... No nie mamy szczęścia. Chyba jak mi weźmiesz cargo bob, będzie szybciej, wiesz? Nie, zrobimy inaczej. Ja cię ten... Jedź nam już pod ten, a ja tutaj będę szukał cargo boba. Czekaj, gdzie jest czołg? Powinien się zaraz pojawić. No zobaczmy, gdzie to na lotnisku? Na lotnisku ci się pojawił? Nie, bo mi się pojawił czołg na Meriwether, wiesz? Tam gdzie jest Meriwether. A no to kawałek drogi. No, muszę kawałek przejechać. A ja szukam tutaj tego cargo boba, on się powinien tam pojawić z powrotem. Dobrze. Ale czołg no... Powiem ci, że może wylądować być... czołgiem, tak. Tylko musimy tym czołgiem wystartować, wiesz? Znaczy z czołgiem wystartujesz jednocześnie. No tak. Właśnie zastanawiam się, bo pod czołgiem wszystko wybucha. I podejrzewam, nie, że tak no, samo będzie z samolotem. Dobry. Tak, mówisz, a dobrze. Mocny jest, no okej.
200. Czekaj, jest anihilator. Tylko byś musiał powoli startować, wiesz o tym. A to ja mam startować. A ja mam startować? Dobrze. No nie, no ty możesz być czołgiem. Ja lepiej się... Ty, ale... Ja chcę mieć lufę. Tak jest. Zrobimy taką kanonierkę z tego tytana. Będzie strzelać, no, wiesz, pociskami z góry. Antyhydra będzie tylko taka. Tylko słabo, bo ona takie... by się z góry strzelała w górę. No to wiesz, do tyłu też może strzelać. Tak słabo, nie? Ja nie wiem, czemu ja cię w ogóle zabiłem w tym samolocie. Nie zabiłeś mnie teraz. Mam... Jesteśmy w jednym tym, w jednym teamie. Ale nie zabiłeś mnie. Tak? A ty ja przeżyłem, za każdym razem przeżyję. No kurde. To ty umierasz cały czas, ja nie wiem. Może dlatego, że nie jesteś kotem. Koty mają ileś tam żyć. Ty kłamiesz. A ty nie masz, wiesz, ty jesteś ludziem i nie masz. Po prostu, przykro mi. Nie chce mi się pojawić Cargo Bob. Co mam z tym zrobić? Zaraz zobacz, może u mnie będzie. Bo w Meriwether też jest. Przecież czasami. To gdzie ty tam pojechałeś? Aż tam daleko? Nie, no powinien ci się no, bliżej pojawić. Nie, ja ci mówiłem, że tam, gdzie jest Meriwether, pojawi mi się ten czołg przecież. Za daleko, coś tu nie gra. Przecież to on się bliżej pojawia. Spróbuj go zamówić jeszcze raz, co ci się w mieście pojawi. Jak mi się w mieście pojawi? Nie, no tutaj był najbliżej. To jest najbliżej przecież. Bliżej już nie ma opcji. Czekaj, dobra, bierz byle jakiś śmigłowiec, chodź do mnie, mam Cargo Boba też. Okej. Okay. Widzisz, że ja muszę wszystko organizować. Ja nie wiem, naprawdę. Nawet policja przestała mnie gonić. A w tym Meriwether. O, mnie też. No czemu? W tym samym momencie. Widzisz? No, czekaj. No. Gdzie ja mam Cargo Boba? Stój tam przy nim, żeby nie zniknął. Nie pojawia się. Kimów czoło, jadę po twojego. A już blisko, to przylatujesz dosłownie przez dwa porty jesteś. No wiem. A ja myślałem, że to inny Meriwether, bo jest jeszcze inna baza Meriwether tam daleko, na tym zadupie. Aha, nie, Jezus, to nie, to jest Human Labs. Nie, to jeszcze wcześniej, jest jeszcze wcześniej innego. Jeszcze jakaś inna? O kurczę. No. O, jest Cargo Bob, ale super. I czołg. O, śmigłowiec leci, już do niego strzelam. Pu. Jest nawet Buzzard. Proszę bardzo, fajna baza. Gdzieś wszystko mamy. Okej. To biorę cię na pakę. Weź mnie. Dobra, to ty sobie tam weź tam podleć do góry. Tylko rób tak, żeby. Rób tak, żeby lufa ci nie stała. Żeby ci nie stał. Jestem. Dobra. Pull up. Trzymaj się. Czołg jest lżejszy od BWP, także z czołgiem sobie poradzę. Jasne, ale zaraz mnie utopisz. Nie. Spokojnie. To wysokości trochę nabierz. Jest dobrze. Dobra. Mówisz co, zacząć machać lufą? Nie machaj właśnie. Nie, bo polecisz znowu. Puść mnie, puść. Żartuję, dobra. Nie wiem, czy to z tobą robiłem taką akcję, ale no, było tak, że właśnie... To chyba z tobą było tak, że ty machałeś lufą. Ja machałem i poleciałem na parę kilometrów. Poleciałeś gdzieś tam. No. No, to była akcja. Było fajne. To były napady na sklepy przy użyciu czołgu. Ale wiesz, czego tu jeszcze brakuje? Brakuje tu jeszcze tych, takich huśtawek jakby w GTA 4, te takie wybijające. Aha. No, to było fajne, na pół mapy się leciało, na całą mapę. Tutaj ten. Wiem, dlatego możesz się wstrzymuję. O, widzisz, pasz, zrespił się nagle. No dobra, uwaga, akcja tylko grzyb. Tylko ja cię nie widzę, nie? Także nie pomogę ci. Że? No spokojnie, ja powoli. Ja widzę tylko z lufu, wiesz, i to jest bardzo słabe. O, shit, jak buja nim, czekaj, ja go muszę ustabilizować. No na razie przestań machać i on się stabilizuje, o. Próbuję właśnie, to nie jest takie proste. Jak za mocno uderzysz, to pewnie wybuchnie. No. Mam efekt bujania teraz. Może ja wysiądę i będę ci pomagał, co? Nie. Będzie. Będę ci nawigować. Co się stało? Jak się zatopił. Ej, to chyba nie działa. Ej, dwie gwiazdki mnie gonią, za co? A ty żyjesz! Mi rozwaliło śmigłowiec. Jestem w czołgu. Widzisz, patrz. Ale jesteś ze mną w drużynie chyba. Ło! Widzisz? Nie damy rady wystartować tym. Tak widzę, już wszystko widzę.
Bo... Ty w tych wrakach siedzi. Nie mogę się ruszyć. Czekaj. Ło. Czekaj. Ło. Co to było? Jest, udało się. Czekaj, bo ja tutaj wejdę do środka. O, nie mogę tu wejść. Czemu chcesz tam wejść? O, tu. Tutaj ja cię wcisnę. Wejść, oj, nie da rady. A weź spróbuj odwrócić tego cargo boba. Spróbuję tutaj do tego wejść. Czekaj, spokojnie, spróbuję. Tu się nawet powybuchuj. Jest tutaj, dupcie tak zrobioną, czekaj. No próbuj. Odwróć go w drugą stronę, tak wiesz. Poczekaj, pana policjanta odwrócę. O. Pan policjant? Kurde. Nie wejdziesz chyba, ciężko będzie. Właśnie, bo był taki motyw, że można było otwierać te klapy jakoś tam. Co ci się dzieje, Lucek? Dobra, wiesz co, musimy chyba tutaj zrezygnować z tego czołgu, coś innego dajmy na to. Tak, ja wezmę sobie jeszcze cargo boba. Czołg nie wyjdzie, ale spróbujmy z samochodem jakimś. Jakim samochodem? Nie, ten się nie nadaje do takich rzeczy. Nie? Jest lżejszy. Nie. Poczekaj, ja muszę się zabić niestety chyba. Mnie ścigałem strasznie. Dobrze. O shit, zrobię tu szybką rozróbę i mnie na pewno zastrzelam. No dobrze. Albo strzelę sobie w ziemię. O, dokładnie. To też działa. Nie, no kurczę, nie pojawia się ten cargo bob. Chyba trzeba jechać do Meriwether. Znaczy lecieć, chyba najszybsze. To straszne. Najszybsza akcja, no. A to grubasy. Ja tu nie ma nawet aut teraz żadnych. O, jest autko, dziękuję. Znikaj, rzesz. Potknęła się kobita. Widzieliście. Zniknę. Gruba była. Czyli co, jakiś samochód na cargo, na Titana? Tak, takie małe, w miarę szybkie. Taką jakby Subaru imprezkę. Kurde. Tylko, że starszą. Pojawiają się tutaj takie śmigłowce bardzo słabe. Dobra, to ja lecę do Meriwether w takim razie. I spróbuję. I weź coś tam, co trzeba. I weź. Jak będzie buzard, to weź buzarda najwyżej. Spróbujemy buzardem. I co? Aha, no dobrze, no. Buzard powinien... Znaczy, buzarda można sobie zawsze pojawić, ale chodzi o cargo boba bardziej. Jest, wracaj tutaj, jest już! Co, już się pojawił? Cargo boba. Okej. Dobrze, to już cię biorę. Biorę cię! Nadciągam. A, do tego tutaj, dobra. Bierz mnie. I czy pojawi się Titan? One się zawsze pojawiają. Kurde. Przepraszam. Weź tam spoko. Te miny se wsadź. Ja widziałem. Nic nie widziałeś. Tu poczekamy, to się pojawi. No, musi się pojawić. O, widzisz? Chwila cierpliwości i zawsze się pojawia. Dobrze. Dobra, czekaj. Ty teraz widzisz trzecie osoby, czy nie? No tak słabo trochę. Ale dasz radę nacelować. O, to idealnie, idealnie. Na dół. Nie ten... O kurde, zaczął pisać na czacie. Chwila. Nie piszesz rzeczy teraz. Nie ma nikogo tutaj. Uważaj! Co się boisz? Okej, spuszczaj. Jestem. Jesteś, widziałem, czekaj. Ląduj. Widziałem, no. Nie zdążyłem spadochronu otworzyć. Kurde. I teraz będziesz czekał, aż przyjdę na lotnisko. Bo nie ma aut. Było warto. Było warto. Ja wiem, że się wypadzić, ale kurde. Teraz muszę poczekać, bo nie mam żadnego auta. Nie mam jak się dostać na lotnisko. Ale lipa. A to nie już od razu wysiadał. Powiedział, co go czeka. Nie, ja nie zacząłem wysiadać, po prostu i tak mi przerzutem był. To było silniejsze ode mnie. No. Nie, ale zły jesteś normalnie, wiesz co? Dobra, dzwonię do naszego wspólnika. Chociaż nie, gubię policję, jest dobrze. O, dobra. Ja myślę, dobra, obstawiamy, co się stanie, co się może stać.
Bo tak, motocykl się w sumie trzymał. Troszeczkę mogę się zsuwać. Motocykl się trzymał, ale... Motocykl to motocykl, on się tam trochę wtapiał, nie wtapiał. A zobaczymy, jak będzie z tym. Kurde, policja tu przyjechała. Muszę do Chestera jednak zadzwonić. Gdzie ty jedziesz? A, tu, tu jest też. Zobaczymy się zaraz. Gdzie lipa? Bo Paweł sobie otworzył na drugim monitorze zdjęcia Kim Kardashian. Dobra. I on teraz tak tam, zerka. Trzymaj się tam. No tak zerka, możecie patrzeć na kamerce, on tam zerka na ten na prawy monitor. Ej, policja, no i policja mnie ściga, bo wjecha... Co za pały, no! Wjechali po prosto w samolot i zaczęli do mnie strzelać. Powoli, ale jedź. Dzwonię do Lestera. Ty, dobrze jest. W razie jest super. Ty. Nie, bo mnie zabiłem przez okienko, wiesz? Nie, chodzi mi o ten, o samochód. Trzymam się jakoś na razie. Patrz. Dobra. Co jest? Żeby teraz nie przewalili, bo... No. Jest okej. Okay. Tylko powoli, wiesz, o co chodzi. No, wiem. Na razie się trzymam. Może trochę przyspieszyć, stary, bo kurde... Musimy spróbować tak z motorówką. No dobrze. Na padzie leć. Osiedl. Na padzie nie umie. Ło! Ale wybiło mnie. Trzymaj się. Aaaa, spadam! O nie. Ale przez chwilę leciałeś na samolocie. Przez chwilę leciałem, no udało się prawie. Zawracam. Czekaj, no spróbujecie ten. Zobaczymy, kto jest szybszy. Twój cargo bob czy mój samochód? Leci cargo bob, patrzcie! Wow! Otwieraj klapę z tyłu. Wysadzisz nas. No właśnie. Co? No mówiłeś, wysadzisz nas. O rany. Jak to znowu się stało? Wjechałem ci w dupę. No. Nie, wysadza. I teraz musimy znowu czekać. Kurde, rzucę. Musimy czekać na auto. Ja pierdzielę. O Jezus, dobra. Wjechałem ci w dupę i mnie zawsze to wysadza. Chyba rozsadza. Co? Nie, zawsze wysadza. Przód albo ten, albo w tyłek, jak wiedziesz. Tak samo samolot. Dotknięcie samolotu to się nazywa wybuch. Nie wiem dlaczego, ale tak zawsze działa. Wiem, przekonałem się o tym. Jak grałem na PS4, to leciał śmigłowiec jakiś policyjny i mi zahaczył o tytana. I mi ładunek o wartości $1 000 000 skasowało. To jest brutalne. Ale dlaczego wybucha? Przecież jesteśmy w jednym teamie. Nie powinno się nic dziać. Jak nie powinno się nic dziać? Fizyka powinna przestać istnieć? Możesz ty. Spróbujmy inaczej. Jedź do Cargo Boba, ja wezmę Mavericka. Najpierw wyląduję, no właśnie, a potem wystartujemy. Jak to wyląduje? No najpierw wyląduje. W trakcie startu chyba. Nie, zobaczymy. Dobra, nie, nie ma opcji. Sprawdzimy to. Dobra, czekaj. Muszę znowu do Lestera dzwonić. Ja też dostałem policję. No. Zachorowałem na policję. O, nie mogę nawet zadzwonić na niestety. Ostatnio dzwoniłem, więc... Okay. Wykorzystałem już swoją... Chyba nie ten, o kurde. Bez jej, teraz mnie policja zastrzeli. I nie dobiegnę nawet. Nie, damy radę. Na stojąco masz problem, żeby wylądować, a co dopiero w locie, nie? Już? Czekaj. No w sumie możesz spróbować. Tylko... mam wysiadać? Nie. Nie wysiadaj. Oj! Nie, jest dobrze. Jest wszystko okej. Okay. Uważaj na lampę. No właśnie widzę. Nie! O, dobra. Ja też. Jest problem z silnikami. No to zmień pojazd. Muszę wysiąść, bo zaraz zginę, wybuchnie. Zmień ten samochód. I tak mnie policja zastrzeli zaraz. Biegnij, kotku. Panie kotełku, biegnij szybko. Przekąski zjedz. Nie mam, nie kupiłem. Chyba też mnie zastrzą przez szybę, ale nie szkodzi. No startuj. Dobra, nie żyję. No kurde. O, jest kolejny cargo bob. O, nie mogę, naprawdę.
Dobra, nie, spróbujmy ty w locie pasy. Jednak. Czy nie jest to jakieś autko? Właśnie w locie to tylko chyba samolotem. Trzeba zrównać te prędkości. Ja biorę spróbujmy malarda. Tak, ja wezmę samolot. Ty weź tytana. Tytan to nie samolot. Ja wezmę samolot. Dokładnie. Ty weź tytana. Ja dzwonię po swój własny, prywatny samolot. Dobrze. Teraz zobaczymy. Ale to zrobiłem fajnie. Dlaczego ten tytan nie ma otwieranej klapy z tyłu? Ja tego nie rozumiem. Jak to wysłaliście ten pojazd? A gdzie on jest? O rany, coś się zwiesiło w tej grze. I niby wysłali nie, pojazd, wszyscy... ale jeszcze nie ma. Ale jaki? Poczekaj. No nie no, przez... O, jest dobra, czekaj. Ja już startuję. O, już stoi, dobra. Jest na lotnisku. A czym ty chcesz ten? Niego. Specjalny samolot do lądowania na Tytanie. Okej. Okay. Zobaczysz. To nie brzmi. Pogoda, patrz! Ty, musimy takie stunty porobić. Nie? Ty, bez kitu, w ten sposób musimy zrobić też, że będziesz skakiwał samochodem, jak będzie jakaś skocznia i ja wiesz. Będę tytanem leciał, no? Albo jakieś takie stunty nad śmigłowcem. No, może coś porobić jakiego. Dobra, czekaj, wezmę ten samolocik specjalny. Gdzie on tutaj gdzieś stoi? No, bierz to, sabry. A, tutaj. A to było dobre. Wysoko nawet leciałeś, ładnie to wyglądało. Widzisz? No. Albo że ten, że lecisz gdzieś, a ja cię w powietrzu odbieram tytanem. Albo się ode mnie odbijasz i lecisz gdzieś indziej. Tylko okay, wtedy tytan wybucha. Jest. Co ty tam masz? Nawet nie chcę patrzeć. Ja myślę, że to jest albo Kuban, albo ten samolocik wodolot. Wodolot. Tak myślałem, wodolot. No nie zmierzę szeroki, tak? Nie? No nie zmierzę szeroki, może się uda. On dziwnie brzmi, jest głośny strasznie. Przecież czego nie słyszysz? No właśnie, ale jest głośny. Ale jest głośny już, no ja już najlepiej oceniać. Czekaj, gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Tutaj. Kurde, nie od frontu, spokojnie. Na czołówkę, co ty? Boisz się? Nie. Rozmawiałem z Kim Kardashian, niczego się nie boję. Dobrze, czekaj, zrobię nawrotkę. Zobaczymy. Bardzo skrętny jest, muszę ci powiedzieć. Tak? Nie wygląda. No, dopiero skończyłem zakręt robić. Po 5 minutach. Dobrze. Dobra. Spokojnie. Zwalniam troszeczkę. Zmień kierunek, lecisz na wieżowce. I złap pułap trochę wyższy. Jak możesz. Okej. Okay. Ja cię nie mogę dogonić, bo cały czas chyba ciśniesz. Nie, nie cisnę, bo upuściłem już, jak to mówisz. Nurkuj po prostu. Jak zanurkujesz, będziesz szybszy. Ty coraz niżej lecisz, ziom. Jak coraz niżej? Nie coraz niżej, tylko tutaj jest teren coraz wyższy. Skręć trochę w prawo, jak możesz, to się spotkamy po środku. Aż tyle? O kurcze. Gdzie ty chcesz lecieć? Nie chodzi mi to, że jakbyś skręcał, a ja będę leciał prosto, to się spotkamy. No tak, ale no dobrze. Dobra, okej. Okay. Wypoziomuj się no teraz to, już. To ja przecież mogę poziom. Zwolnić. Nie, poziom. Łap, poziom, łap, poziom. Kurde, za szybko lecę. Okej, jest o shit. Czekaj. Mówi, daleko jestem? Nie, no teraz tak, teraz daleko, ja cię nawet nie widzę. Okej, okay, muszę do przodu, chwila, o. Kurde. Do przodu. Co mówisz? Mówiłem, żebyś troszeczkę do przodu spróbował. Ej, jest to mega trudne. Nie wiem, czy damy radę kiedyś to zrobić tak fajnie, ale popróbujemy jeszcze stunty właśnie z samolotami i z jakimiś tamkimi rzeczami. Może jakieś scenki fajne porobimy. Ale to już porobimy w następnych odcinkach. Bardzo wam dziękujemy, że byliście na tym. I trzymajcie się do następnego. Na razie, hej. Jeśli macie jakieś pomysły, to oczywiście piszcie na dole. Jakieś podpowiedzi. Trzymajcie się, pa.